żebym tutaj przyszła. Jak się nazywasz? Nazywam się Spektra. Wygląda na spokojnego, ale i tak się boję. Nasza bohaterka się boi. Nazywam się Dimitri. Miło mi. Jaka jest twoja grupa krwi? Nie mam pojęcia. Czemu chcesz to wiedzieć? Nie udzielam takich informacji byle komu. Nie mam pojęcia. Warto wiedzieć takie rzeczy. Przykro mi, nigdy to nie interesowało. Wyczułem obcy zapach, gdy tutaj wróciłam. To nie pierwszy raz, gdy przychodzisz na ten grób, prawda? Tak, przykro mi, nie chciałam przeszkadzać. Jeżeli nie będziesz niczego dotykać, to nie ma problemu. Byłaby szczęśliwa, że ktoś ją odwiedza. Spogląda melancholijnie na grób ukochanej. Ale miłosna farsa. Ale fajnie, fajnie. Powiedz mi, jesteś prawdziwym wampirem? Słucham? Chciałam powiedzieć wampirem, który spala się na słońcu. Chciałam powiedzieć wampirem, który pije krew. Chciałam powiedzieć wampirem, który boi się czosnku. Chyba wampirem, który pije krew. Przeraża cię to? Trochę. To nie jest zbyt pocieszające, gdy stoi przed tobą potwór. No pewnie, widziałam pełno filmów na temat wampirów. Są straszne. Nie, wcale. Nie to, żebym się nudziła, ale już sobie boję. No pewnie, chyba. Nie wiem, czy nazwanie go potworem byłoby dobre, ale... Co to? Coś mi tu pika. O, dobra. Trochę nie jest zbyt pocieszające. No pewnie, widziałam pełno filmów na temat wampirów, są straszne. Rzeczywistość jest często zupełnie inna od tego, co możesz zobaczyć w filmach. Okej, spoko, nie denerwuj się. W odpowiedzi na twoje pytanie, tak, jestem wampirem jedynym, który tutaj pozostał. Przyrzekłem mojej ukochanej, że nigdy nie skrzywdzę ludzkiej istoty i nigdy nie złamałem tej przysięgi. Piję jedynie krew leśnych zwierząt. Uff, nie jest groźny. Twojej ukochanej to Maria, to jej grób. Tak, bardzo ją przypominasz. Znów spojrzał melancholijnie na jej grób. Mogłabyś mnie zostawić samego? Nie czuję się zbyt dobrze. Oczywiście, miło mi cię spotkać. Idziemy sobie. Zastanawiam się, co mu się stało. Może posmutniał, bo rozmawialiśmy o jego ukochanej, a może to coś innego. Może powinnam zapytać Czarnego, czy mogę jakoś pocieszyć Dimitriego. Idziemy do nietoperza. Nie ma tu. O, a więc spotkałaś wampira? Tak, trochę mnie przestraszył, ale nie wydaje się groźny. Mówiłem ci przecież, ale nie wyglądał zbyt dobrze. Pewnie jest głodny, ciągle jest niedożywiony, bo pije tylko zwierzęcą krew. To nie jest takie proste. Chciałbym mu jakoś pomóc. Może mogłabyś złapać jakieś małe zwierzę, żeby mu je potem dać? Nie wiem, czy mi się to uda. Ważne, żebyś chociaż spróbowała. Złapać jakieś zwierzę. Mam nadzieję, że zwierzęta w tym lesie nie są zbyt groźne. Kot tak się pojawił. Przedmiot kot został umieszczony w twojej szufladzie. Cool. Złapałyśmy kota. Znalazłam kota. Ciekawe, czy to mu wystarczy, ale szkoda mi go, jest taki słodki. Sam dał się złapać. O, biedny kot. Bardzo lubię koty. Widzę Dimitriego koło grobu. Dam mu kota, to w dobrej wierze. Wypuszczę kota. Czarny kotek. Wypuszczę kota. Nie mogę tego zrobić, biedny kotek. Jest taki słodki. Wypuściłam kota. Przez chwilę myślałem, że dasz mi tego kota do zjedzenia. Widziałeś mnie? Wyczuwam ludzką krew z bardzo daleka, więc skoro znajdujesz się tuż obok. Przykro mi, chciałam ci pomóc, ale w końcu nie mogłam tego zrobić. Kot i tak nie był zbyt pożywny. Bardziej doceniam fakt, że nie chciałaś mi go dać. To świadczy o tym, że jesteś wrażliwa. Dzięki i jeszcze raz przykro mi. Powtórzę swoją prośbę. Mogłabyś już sobie pójść. Złożyłem obietnicę i nie chciałbym zaatakować istoty, która pachnie tak dobrze jak ty. Okej, już sobie idę. Okej, idziemy sobie. Jak ja wrócę do domu? Te groby są naprawdę przygnębiające. Nikt się nimi nie opiekuje. Spróbuję uzbierać trochę kwiatów i położę je przy tych trzech grobach. Muszę uzbierać trzy bukiety. Zacznę pierwszy. Przy okazji pomyślę, jak mogłabym wrócić do domu. No to idziemy szukać kwiatków. O, raz. Przedmiot różowe
opowiedział mi historię mężczyzny, który wyruszył w podróż, aby przemienić się w wampira i uratować swoją kochaną. To byłeś ty? Łatwo wywnioskować, że tak. Grazie. Czemu zajęło ci to tak wiele czasu? Przemieniłeś się w wampira tylko dla niej? Chciałam ją uratować, ale pojawiłam się zbyt późno. Zakończymy rozmowę. Szukamy kwiatków. To jest kwiatek. Ale nie możemy ich chyba wziąć. No to się wróćmy. Coś ominęło. Pytanie. O! Jestem głupia. Biały kwiatek 2 został umieszczony. Co robisz? Szukam kwiatów, aby udekorować grob. To miłe, zakończ rozmowę. Ale chyba już znalazłam. Czy nie? Mam już drugi bukiet. Położyłam drugi bukiet przy drugim grobie. Dobrze tu pasują. Och, jak ładnie. No dobrze, szukamy kolejnych kwiatków. Raz, dwa. Ładnie. Tutaj chyba. O. Różyczka. Zrobiłam ostatni bukiet. Położyłam go przy ostatnim grobie. Skończyłam. Mam nadzieję, że obecne tu dusze docenią mój gest. To miłe, co właśnie uczyniłaś. Przestraszyłeś mnie. Myślałam, że chcesz zostać sam. Widziałam, jak chodziłaś w tą i z powrotem zaintrygowałaś mnie. Dalej. Ona zrobiłaby to samo. Bardzo ją przypominasz. Ona? Mówisz o Marii? Tak. Miła. Miała złote serce. Byłoby jej przykro, że to miejsce jest takie zaniedbane. Pierwsza spróbowałaby trochę ożywić ten cmentarz. Bardzo ci jej brakuje, prawda? Oczywiście, ale myślę, że osoby, które nas opuściły, nie chciałyby, abyśmy spędzali całe życie w opłakiwaniu ich. Opiekuję się jej grobem, aby zachować o niej wspomnienie, ale korzystam także ze swojej nieśmiertelności, najlepiej jak potrafię. A więc nie jesteś sam? Owszem, nie znalazłam jeszcze żadnej towarzyszki. Zapewne jestem jedynym wampirem w tym regionie. Czekam na kogoś, kto zechce ze mną tutaj zostać. Wygląda na smutnego. Idziesz ze mną? Chciałbym ci coś podarować w podziękowaniu za to, że rozweseliłaś trochę ten cmentarz. Okej. Okej. Oż, ale w którą stronę on poszedł? To mój zamek. Poczekaj tu na mnie. Idę czegoś poszukać. Okej. Dymitr wrócił po kilku minutach. To nic wielkiego, ale ta suknia tylko leży się i kurzy. Chciałbym, abyś ją ode mnie przyjęła. Podarował mi suknię wraz z dodatkami. Ach, jej, jaka ładna sukienka. To jest sukienka Marii. O, będzie ci pasować. Dziękuję, jest naprawdę piękna. Przyjemność po mojej stronie, wybacz mi. Chciałbym dłużej z tobą zostać, ale naprawdę muszę teraz coś zjeść. Wróć później, będę chciał się ciebie o coś zapytać. Okej, wrócę później. Czyli... O co chciałeś mnie zapytać? Zgodziłabyś się? Hm? Nie, nic, to zbyt niezręczne. Skoro już zacząłeś, to skończ. Wygląda, jakby rozważał wszystkie za i przeciw, zanim coś odpowie. To będzie fajne. Czy zgodziłabyś się, abym się napił trochę twojej krwi? Co? Myślałam, że pijesz jedynie krew zwierząt. Zgadza się, ale jak już wcześniej wspomniałem, zwierzęca krew nie jest zbyt pożywna dla wampira i przez te wszystkie lata zdążyłam już bardzo osłabnąć. Ojej. Muszę też przyznać, że gdy widzę cię w tej sukni, to odżywają we mnie bolesne wspomnienia o misji, której nie udało mi się wypełnić. Rozumiem, czyli to boli. Nie wiem. Bardzo się boję, ale nie mogę mu odmówić po tym wszystkim, co już przeżył. Poza tym, skoro to tylko sen, to nie powinnam się niczego obawiać. Nie mogę tego zrobić. Jeżeli to tylko sen, to ból mógłby mnie obudzić, a chciałabym jeszcze trochę tu zostać. Zgadzamy się. A więc zgadzasz się? Tak. I to jest ilustracja. Urocza ilustracja. Zamknij. Dimitr... Nie będę tego czytać. Sami sobie to przeczytajcie. Chciałbym, abyś ze mną została. Co? Sama nie wiem. Musiałabym to przemyśleć, a poza tym... Co? Wszystko wokół mnie się kręci. Wydaje mi się, że słyszę czarnego, który wołał do mnie do zobaczenia. Znikamy. To znowu ten wir. Brawo, zakończyłaś odcinek specjalny Halloween 2011. Możesz już wrócić do normalnej gry w szkole. Oczywiście zachowujesz nowe ubranie i odblokujesz.
powróci do rzeczywistości.